Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynę pytań. Dziś w studio Marcin Krzyżanowski z Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie marszałku, zacznijmy od wyborów do Senatu, w których bierze Pan udział. To Pana decyzja, czy ta decyzja zapadła wyżej o starcie i po prostu podjął Pan wyzwanie? Nie, no to jest to moja decyzja. No, wszyscy wiemy, bez względu na to, w jakiej opcji politycznej jesteśmy, że są bardzo ważne wybory. No, te wybory zadecydują, w którą stronę będzie się nasz piękny kraj rozwijał przez najbliższe 4 lata, więc uznałem, że w tej rywalizacji, w tych wyborach również chcę wystartować, żeby się zaangażować i nie stać z boku. Ale wcześniej 4 lata w Radzie Miejskiej Wrocławia, niespełna rok w Sejmiku Województwa, no i w Zarządzie Województwa, to tutaj już Pan skończył, co miał skończyć? Nie, no nie skończyłem tego, co mam skończyć. Dużo, dużo pomysłów, dużo projektów jest otwartych, jak choćby taki, który staje za chwilę w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, czyli stypendia dla absolwentów czy studentów trzeciego roku pielęgniarstwa. Odpowiadamy na wyzwania, które przed nami, przed ochroną zdrowia stoją, czyli braki w kadrze medycznej. Jako jedyny samorząd województwa taki projekt chcemy realizować. Jak radni to zaakceptują, no to będziemy pionierami w tym takim wsparciu stypendialnym. Także pomysłów jest dużo, wiele projektów w realizacji. Czyli tragedii nie będzie, jak się Pan nie dostanie do Senatu? Tragedii nie będzie, no bo to nie chodzi, nie rozpatrujemy tego w formie tragedii. Zresztą wyborcy zdecydują, to będzie ich decyzja, kto będzie reprezentował nasz okręg w Senacie. Ja wiem tylko jedno, panie redaktorze, że mój głos będzie miał znaczenie. To znaczy, ja, pomimo tego, że będzie to głos jeden ze 100 senatorów, to będzie on miał znaczenie. A jak zaplanował Pan swoją kampanię? Bo to będzie bardzo krótka kampania, pewnie bardzo intensywna, ale przede wszystkim no, niewiele czasu jest do wyborów 13 października. To znaczy, to jest tak, no ja mam też dużo obowiązków takich codziennych, więc będę pewnie w ostatnim okresie kampanii wezmę krótki urlop, ale no, będę też się zajmował tymi zadaniami, tymi projektami, które realizujemy. Więc. A ten urlop to jeszcze we wrześniu, już we wrześniu, czy dopiero w październiku? No myślę, że w październiku, tuż przed wyborami. Startuje Pan z 7 okręgu we Wrocławiu, czyli południe Wrocławia. Tam Prawo i Sprawiedliwość przegrywało ostatnie wybory. 4 lata temu mandat w tym okręgu zdobyła Barbara Zdrojewska, a teraz Pana rywalką będzie profesor Alicja Chybicka, także z Platformy, Pana sąsiadka. Tak jest. Z Grabiszynka. To prawda. Obawia się Pan tego pojedynku? Nie, no nie obawiam się tego pojedynku. Wręcz przeciwnie, no. Jestem ciekaw, jaki będzie wynik, jak wyborcy odbierają mnie, jak odbierają profesor Alicję Chybicką, którą osobiście cenię, no, zwłaszcza za ten wkład jako lekarz. Wydaje mi się, że jako polityki trochę gorzej to wygląda, no, zwłaszcza z tą taką deklaracją, że podczas jednego z głosowań jej głos nie ma znaczenia. No, myślę, że jednak każdy głos senatora ma znaczenie, no, zwłaszcza, że jest poparty werdyktem, który zapada w jednomandatowym okręgu wyborczym. A doszło do spotkania w trakcie na przykład zbierania podpisów pod listami? Tak, spotkaliśmy się podczas zbierania podpisów, spotkaliśmy się podczas obchodów powstania Solidarności, spotkaliśmy się również na przykład na takiej konferencji inaugurującej bardzo zacny projekt, jakim są lodołamacze. Tam również ten projekt popieraliśmy wspólnie. Jest to projekt, który ma wyróżnić instytucje, które robią dużo dobrego dla osób niepełnosprawnych, więc się w wielu miejscach spotykamy. No tam, gdzie jest to ważne, pewnie możemy też i współpracować, jak chociażby przy tych lodołamaczach. No, także pewnie będziemy się jeszcze spotykać. Ale w czasie kampanii to nastawia Pan się na spotkania z mieszkańcami? Chciałbym się spotykać z mieszkańcami, zresztą robię to każdego dnia. Też w ostatnie weekend dużo czasu spędzałem na spotkaniach z wyborcami, zbierając podpisy. Myślę, że to jest bardzo dobra komunikacja z wyborcami, bo tak naprawdę
możemy skonfrontować nasz pogląd na rzeczywistość z tym, co tak naprawdę czują wrocławianie. A planuje Pan w swoich działaniach wystąpienia na przykład w kościele, nawet jeśli ksiądz proboszcz poprosi o kilka słów? Powiem tak. Myślę, że z jednej strony polityk powinien odpowiadać na każde zapytanie i każde zaproszenie od mieszkańców, bo często mieszkańcy chcą się spotkać i to oni proponują miejsce. Jednakże z uwagi na to, że wzbudza to takie duże emocje, to nie planuję takich spotkań. Mm-hmm. Wie Pan, dlaczego pytam? Aczkolwiek ja to też rozumiem, bo z jednej strony... Modne stało się to w ostatnim czasie, takie przemawianie z ambony. Ale proszę spojrzeć na to tak. Wśród polityków, głównie z Pana partii. Jeżeli parafianie na przykład chcą się spotkać i proponują takie miejsce, no to ale można spotkać się po mszy świętej. Można spotkać się po mszy świętej. A nie w trakcie mszy. No, to jest stanowisko kościoła, przedstawicieli kurii, episkopatu, jest jasne. Ambona to miejsce do głoszenia Ewangelii i nie powinna służyć innym celom. Znaczy, ja nigdy nie występowałem w kościele, przy ambonie, jako polityk, więc jakby nie znam tej sytuacji, ale no, myślę, że z uwagi na to. Ja pytałem tylko, czy Pan planuje takie działanie. Nie, nie planuję. Nie planuję. Czyli nawet jeśli by padła propozycja ze strony księdza proboszcza, to pan marszałek odmówi. No, to nie jest tak, że odmówię, bo zaproponuję inne spotkanie. Mhm. Znaczy inne miejsce spotkania, może tak. No, nie odmówię spotkania z tymi osobami. No, będę starał się to po prostu wytłumaczyć też, żeby nie czuli się urażeni tą sytuacją. No bo jeżeli ktoś kogoś zaprasza, polityka, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, a ten odmawia, no to sam pan redaktor rozumie, że to może... Panie marszałku, wiele osób uważa, że do najciekawszego pojedynku, jeśli chodzi o walkę o Senat we Wrocławiu, dojdzie w tak zwanym obwarzanku Wrocławia, gdzie popierany przez PiS senator Jarosław Obremski zmierzy się ze swoim byłym szefem, byłym prezydentem Wrocławia Bogdanem Zdrojewskim. Myśli pan, że Obremski ma szansę pokonać byłego ministra kultury? Czy w ogóle te wybory do Senatu... No, z uwagi na to, że to są często pojedynki pojedynczych osób, wzbudzają duże zainteresowanie i rzeczywiście ten pojedynek chyba będzie wzbudzał największe. Myślę, że w pełni kibicuję senatorowi Jarosławowi Obremskiemu, trzymam za niego kciuki i myślę, że poradzi sobie wyborczo z panem Bogdanem Zdrojewskim. A na co liczy PiS w tych trzech wrocławskich okręgach, bo Koalicja Obywatelska mówi, gdzie mamy wygrać, jak nie tu. I ich nastawienie, ich plan to zdobycie trzech mandatów. Trzech mandatów senatorskich. Tak, tak jest. Więc pytam, jaki jest plan wasz? My możemy sobie planować, tak? To generalnie rzecz biorąc... Ale jest jakieś minimum założone? Wyborcy, to my możemy sobie planować trzy. Mhm. A wyborcy zdecydują, że będzie to określona liczba mandatów. Ja się nie skupiam na tym, co my chcemy osiągnąć. Jeśli chodzi o wynik przełożony na mandaty, no na pewno chcielibyśmy wygrać te wybory, na pewno chcielibyśmy kontynuować te reformy i te propozycje, które Polakom zaprezentowaliśmy 4 lata temu. Chcielibyśmy kontynuować te rozpoczęte projekty i wyjść z ofertą programową nową. Chcemy na pewno bardzo mocno zaangażować się w tą kampanię wyborczą, właśnie zorientowaną na przede wszystkim merytoryczny program i pokazywanie tych dobrych wartości w polityce. To jest nasz cel. Panie marszałku, to ja chciałbym jeszcze zapytać o to, co 2 miesiące temu, pod koniec czerwca, premier Mateusz Morawiecki we Wrocławiu ogłosił, zapowiedział powrót pociągów na dworzec Świebocki. Konkretnej daty jednak nie podał. Pan wie, kiedy to się stanie i na ile to jest właśnie realna obietnica, na ile to jest obietnica tylko wyborcza? Czy Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że jak obiecuje, to słowa dotrzymuje i wiele z obietnic po prostu się spełnia, realizuje i już mieszkańcy naszego regionu czy naszego kraju z realizacji tych programów czerpią korzyści. Tak, ale w tym przypadku nie ma żadnych danych. Kiedy miałoby to nastąpić? No, wiemy, że to jest... najważniejsze jest rozpocząć też pracę planistyczną i to zostało
zapowiedziane. No, trudno mówić tutaj czy one zostały zapowiedziane, że zostaną rozpoczęte, czy zostały już rozpoczęte te prace? No tego nie wiem, czy zostały już rozpoczęte. Myślę, że tak. No, dobrze by było, żeby pod koniec jeszcze tej kadencji samorządowej były już też widoczne, wymierne efekty. Wiemy, że to jest duża inwestycja. Zwykle jest tak, że to zajmuje czas. Najważniejsze jest, że padły konkretne deklaracje. Najważniejsze jest to, że padły te deklaracje z ust polityków, którzy dotrzymują słowa. Mm-hmm. No, padły z ust premiera, ale właśnie brakuje tej daty, żeby trzymać później za słowo i jakby rozliczyć z tego, co powiedział tak, pan premier. Bo doskonale pan wie, że o powrocie pociągów na dworzec Świebocki tu we Wrocławiu my, dziennikarze, politycy, dyskutujemy od lat. Tak, łatwiej by było rozmawiać o konkretnych danych, gdyby te inwestycje zostały przygotowane przez naszych poprzedników. No, dużo się mówiło o tym, że pociągi powinny wrócić, inni mówili, że może niekoniecznie. Wszystko działo się w kwestii słów, a teraz padają konkretne zapowiedzi, żeby ująć to też w programach rozwoju kolei. A jak pan myśli, to kiedy przyjdzie ten moment, kiedy będzie można powiedzieć sprawdzam, jeśli chodzi o te obietnice? Myślę, że w najbliższym czasie. To jest kwestia kilku miesięcy i można już powiedzieć sprawdzam, tak? Znaczy, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, w ciągu kilku miesięcy nie wrócą pociągi, bo to jest kwestia zaplanowania, zrealizowania. Wiemy, że są też takie kwestie, które trzeba przemyśleć i rozwiązać, jak przebiegające tory przez ulicę, tak? I co w ogóle zrobić z tym całym obszarem, który jest wokół dworca Świebockiego, więc takie decyzje. Ale takie nie było żadnych rozmów z marszałkiem Przybylskim na ten temat, żeby, no, nie wierzę, że w urzędzie panowie nie wiecie, nie zakładacie sobie jakiegoś terminu 2023, 2027? Został podpisany list intencyjny też, żeby zaangażować samorządy województwa Wrocławia i stronę rządową w realizację tej inwestycji. Ja osobiście bym chciał, żeby te pociągi wróciły na przykład pod koniec tej kadencji samorządowej. No to byłoby wspaniałe. Panie marszałku, co dalej z budową wschodniej obwodnicy Wrocławia? Pojawił się problem na północnym odcinku. Wykonawca zażądał 70 dodatkowych milionów za realizację prac. Marszałek Przybylski w wywiadach mówił, jesteśmy w stanie dołożyć 40 milionów. Na czym stanęło? Jest porozumienie? No, negocjacje cały czas trwają, bo jest podpisana umowa z inwestorem na 105 milionów. Mhm. Inwestor uważa, że powinien otrzymać 70 milionów więcej, więc to są olbrzymie... A jak to uzasadnia? Olbrzymie pieniądze. No, że wykonał dodatkowe prace, zmienia się rzeczywistość, jeśli chodzi o kształtowanie się kosztów. To są olbrzymie pieniądze, w związku z tym trwają negocjacje. Jeżeli te negocjacje nie zakończą się sukcesem, no to jest rozpatrywany też wariant ogłoszenia ponownego konkursu. A to jeszcze w tym roku będzie decyzja? Czy będzie przetarg kolejny? Myślę, że tak, ale też mamy pozytywne elementy, bo budowa obwodnicy Wrocławia składa się z trzech elementów, czy z trzech odcinków. No, na jednym z tych odcinków Żerniki Wrocławskie, Grotoroweckiego, dopiero co podpisaliśmy umowę tam, kiedy ruszy budowa? Czy tam jeszcze projekt najpierw? Tam jest projekt, z projektu i wybuduj, więc, ale już jest konkret. Także... A co z tym takim najbardziej spornym odcinkiem, jakby drugą częścią południowego odcinka przez Wysoką? Tutaj czekamy, jest procedura przetargowa jakby rozpisana, ale z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów oraz wiele pytań, bo to jest ponad 800 pytań dotyczących tego przetargu. Termin został wydłużony na rozstrzygnięcie tego przetargu do końca sierpnia. Zobaczymy, jakie będą oferty, jakie będą koszty. Do 2023 roku cała inwestycja, cała obwodnica będzie gotowa? No jest to decyzja, znaczy jest to inwestycja priorytetowa dla samorządu województwa. Też nastąpiło przyspieszenie. No, w szybkim trybie została wydana decyzja środowiskowa, także jest duża determinacja, żeby jak najszybciej tą inwestycję zrealizować. Chciałbym zapytać jeszcze o sprawę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Myśli pan, że minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro
uchyla się przed odpowiedzialnością w sprawie afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, chowając się jakby trochę za dymisją swoich podwładnych. Znaczy, powiem tak, to pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście tego typu zachowania są niewypaczalne. No, takie rzeczy się nie powinny zdarzać, jednakże się zdarzają. Ale jak widać, no, reakcja była szybka. Od razu dymisję, od razu badanie, czy nie zostało popełnione przestępstwo. I to nas odróżnia od naszych oponentów, bo mamy też po drugiej stronie również tego typu zachowania, tylko tam one nie są piętnowane. Pan Brejza, który, no, który jak widać i z postępowań, i z doniesień medialnych... Ale ciężko porównywać jednak aferę Wino Wrocławiu do afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, a nie uważa pan, że, ale powiem tak, że ale minister tam, Ziobro ale... powinien po takiej aferze, po ujawnieniu przez Onet takiej afery, zwołać choćby konferencję prasową, żeby no, wypowiedzieć na ten temat? Do tej pory nie było takiego kroku z jego strony. Znaczy, ale podjął konkretne kroki. Zostały odwołane osoby, które bezpośrednio za to odpowiadały i tym się zajmowały. Po drugiej stronie takich reakcji nie ma. No, widać, że były zorganizowany atak hejterski. To jeszcze przy użyciu takich technologii, które są znane światu przestępczemu, czyli te wszystkie kwestie bramek, tor i są relacje, gdzie poseł Brejza, panie marszałku, mówimy o Wrocławiu, a nie o Ino Wrocławiu. Ale nie da się... Ja jeszcze o Wrocław chciałbym na koniec ale nie da się zapytać. Tych rzeczy, jakby mówić o tych rzeczach, nie pokazując... Panie marszałku, jeszcze jedna ważna sprawa we Wrocławiu, bo doszło do zmiany prezesa w Radiu Wrocław po dymisji pani Jolanty Piątek. Rada Mediów Narodowych powołała na stanowisko prezesa dziennikarza TVP Info, związanego wcześniej z Wrocławiem, Marcina Rosińskiego. Wiele osób uważa, że to zmiana czysto polityczna, za którą stoi przewodnicząca PiS we Wrocławiu. A pan jak uważa? Ja powiem tak, po pierwsze nie dymisja, tylko... Znaczy pani Piątek sama się podała do dymisji, więc... Czy złożyła rezygnację. Złożyła rezygnację, więc to jeżeli złożyła rezygnację, to naturalną koleją rzeczy jest to, że musi zostać powołany nowy prezes, żeby radio miało swoją osobę, która odpowiada za kierowanie tą instytucją. Ja znam pana redaktora Rosińskiego z tego, że pracował w telewizji tutaj naszej regionalnej za wielu rządów, bo i za rządu Platformy Obywatelskiej i był też w telewizji regionalnej, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest to dziennikarz, który ma doświadczenie wieloletnie w mediach i też jest znany z tego, że robił dobre wywiady i mówił o problemach istotnych, jakby nie krygując się bez względu na to, z kim rozmawiał, czy z jakimi politykami, z jakiej opcji, więc zachował tą bezstronność i zadawał trudne pytania, więc wydaje mi się, że dalej tą bezstronność będzie kontynuował. A jak pan słyszy głos, że to pani Stachowiak-Różecka stoi za tą zmianą, za jego kandydaturą? No, panie redaktorze, plotek jest mnóstwo. No, ja bym się nie chciał odnosić do spekulacji medialnych. Tyle Marcin Krzyżanowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.